Bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak. And the elephant goes toot. Znacie Państwo ten utwór? Kto z Państwa zna ten utwór? Po co puściłam ten utwór w ogóle? No po pierwsze, żeby dać Państwu jakąś tam dawkę dopaminy. Po to, żebym trochę miała czasu na wzięcie oddechu. Ale też po to, żeby zastosować trochę w praktyce to, o czym będę mówiła. Bo będę mówiła przecież po pierwsze o dopaminie, ale będę mówiła o tej dopaminie trochę z innej strony. Od tej strony antycypacji. Bo proszę Państwa, tak naprawdę dopaminę znamy, chociaż jej nie do końca znamy. Motywacje, myślimy też, że wiemy, na czym polega, choć one bardzo są ze sobą złączone. Będę też mówiła o ciekawości, a ta ciekawość, proszę Państwa, to nic innego, jak właściwie jest takie skumulowanie zarówno tej dopaminy z tą motywacją i w zależności od tego, czy ona pochodzi od nas ze środka, czy jest dawana z zewnątrz, o czym też będę mówiła, może być dość łatwo zabita nudą. Te wszystkie rzeczy, o których będę mówiła, wydają się strasznie proste, banalne, my je znamy. No może z wyjątkiem dopaminy. Dopamina jest trochę trudna, tak naprawdę naukowcy jeszcze do końca nie znają i nie wiedzą, do czego ona służy. Nie znają wszystkich elementów, na które wpływa. Natomiast jeśli chodzi o motywację, no to przecież oczywiście, że wiemy mniej więcej, na czym ona polega. Jeśli chodzi o ciekawość, znamy słowo, jest ono popularne. Jeśli chodzi o nudę, tym bardziej. Znamy, jest to słowo nam bliskie. Postaram się Państwu pokazać, a właściwie jakby zwrócić uwagę na to, że jednak nie do końca wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Ja sama byłam zaskoczona. Ja bardzo często właśnie, tak jak tutaj Piotr mnie przedstawił, ja szukam, ja ciągle się uczę, ja staram się zobaczyć jakby na czym to wszystko polega, żeby spróbować zmienić. Ja się cieszę, że mam synów, bo mam wrażenie, że gdybym ich nie miała, to być może nie byłabym jakby tak na bieżąco z tym, co dzieje się w szkołach. To, co pokazywał Przemek z tym Snapchatem, to było naprawdę rewelacyjne, ale rzeczywiście jakby od mojego życia, gdybym żyła w takim swoim kokonie, po prostu praca, dom, ewentualnie jacyś znajomi, to byłoby to dla mnie w ogóle jakieś dziwne, niezrozumiałe, nie do osiągnięcia, w ogóle tak odległe i że zupełnie jakby nawet nie do zrozumienia. I to jest właśnie ten problem często. Ten problem, że właśnie taki Przemek jak wychodzi, to jest takim ewenementem często, tak? Piszą o nim gazety i nie ma tego jeszcze na co dzień. Ponieważ na razie niestety nie grozi nam reforma, nie grozi w cudzysłowie taka, z jaką mamy do czynienia w Finlandii, bardzo się cieszę, naprawdę zachęcam Państwa, zostańcie do tego wyjaśnienia, jakby na czym ta reforma polega, bo ona dokładnie jakby zawiera bardzo dużo z tych elementów, o których będę mówiła, przede wszystkim element wyboru. Ta reforma oczywiście przez media przeleciała pod zupełnie innymi przykrywkami. Nie będzie przedmiotów w szkołach, bo to było chwytliwe i ludzie przynajmniej czytali artykuły. To jest kolejna sprawa, o której mówił między innymi Piotr w swoim wstępie, gdzie po prostu no, dostajemy takie nagłówki tak naprawdę czasami, jakich chcemy. Bo są pewne rzeczy, no dlaczego te wilki tak kursowały po tym Facebooku? Bo coś tam nam wyjaśniały, co chcieliśmy, żeby nam wyjaśniały. Ja przyznam się szczerze, że na początku myślałam, że niestety na tym to rzeczywiście polega, że te słabsze osobniki z przodu, tylko szłam na spacer z moim psem i on ciągle z przodu. I ja się zastanawiałam, Boże, chory jest może albo coś nie tak. I wtedy sprawdziłam, ale przez wiele tygodni wydawało mi się, że jest właśnie inaczej. Bo jeśli chodzi o tą dopaminę, proszę Państwa, to nam się wydaje, że ona przede wszystkim związana jest z przyjemnością. Ja bym tu jeszcze dużo innych rzeczy dodała, ale ze względu na młode pokolenie to się bałam, bo potem mogłyby być jakieś problemy. W każdym razie nam się wydaje, że rzeczywiście ta dopamina to jest to, że jest ten strzał, jak bierzemy tą czekoladę. Po pierwsze, nie do końca wtedy dokładnie, jak bierzemy tą czekoladę, a po drugie, to nie jest tylko to. Bo tak naprawdę te ośrodki, w których ta dopamina jest wyzwalana, są związane i z kontrolą, i z motywacją, przede wszystkim z chęcią działania. W związku z tym to jest naprawdę bardzo istotne. Ja mówię o tym właściwie po to, żeby
pokazać, że są pewne biologiczne uwarunkowania tego wszystkiego, co dzieje się w szkole. Bo mnie to pomaga. Jak ja zrozumiem, to potem nie drę się tak na tych moich synów. Bo sobie myślę, okej, to nie jest tak, że oni tak złośliwie się nie chcą uczyć, tylko zachodzą pewne okoliczności, nawet biologicznie uwarunkowane. Proszę Państwa, technologia to już nam teraz pozwala po prostu pokazać rzeczy, które 5 lat temu, jak chciałam powiedzieć o dopaminie, to sobie sama musiałam ją narysować prawie, że. Natomiast teraz sięgnęłam do neta, patrzę, a tam kurczę pełno gifów, które po prostu pokazują te wystrzały. Jeżeli popatrzycie na to Państwo, to jeżeli ona się nie wyzwoli, to w tym momencie ten sygnał nie pójdzie. A jeżeli pomyślimy, że to jest w tych ośrodkach, które są między innymi także odpowiedzialne za ruch, bo w chorobie Parkinsona dopamina ma ogromne znaczenie, i także właśnie tej motywacji i kontroli własnych zachowań, no to w tym momencie możemy sobie zacząć zdawać sprawę z tego, że ona jest ważna. I to, co powiedziałam, ten wystrzał nie następuje w chwili tylko i wyłącznie zjedzenia tej czekolady. Tylko tak naprawdę ważniejsze tu nawet jest ta antycypacja. Ta antycypacja, proszę Państwa, czyli to oczekiwanie na coś. Tak jak tutaj na przykład, jeżeli znaliście Państwo utwór, który puściłam, to istnieje szansa, że podobał się Wam. To swoją drogą jest bardzo inteligentny utwór, bo to nie chodziło o samą piosenkę. Natomiast chodzi tutaj bardziej o to, że jeżeli znaliście Państwo ten utwór, to prawdopodobnie strzał dopaminy nastąpił tuż przed refrenem. Dlatego ja starałam się do tego refrenu dociągnąć. I dlatego, że my oczekujemy ten, Jezus, ja lubię ten refren, ale jak już są te nuty, które się zbliżają do tego refrenu, wtedy jest ten wystrzał. I ta antycypacja jest ważna. Dlaczego, proszę Państwa? Otóż dlatego, że ona jest związana z tym oczekiwaniem, tak? I z tą niepewnością, no bo co ten Mikołaj tak naprawdę przyniesie? No to teraz, proszę Państwa, czy my mamy na co czekać w szkole? Czy my idziemy do tej szkoły i idziemy z tym oczekiwaniem, że wchodzimy w ten próg szkoły i ten strzał dopaminy prędzej czy później nastąpi. Miałam innego mema, na szczęście, i był on już pokazany wcześniej, a go skasowałam. Ja go specjalnie wybrałam, proszę Państwa. On bawi, prawda? To jest zabawne, takich memów jest pełno. To on obrazuje nudę, on obrazuje szkołę przede wszystkim, bo on jest związany ze szkołą. Jak się wpisze nuda w... to po prostu od razu wychodzi w szkole. Czy boredom też jest zawsze school? To jest bardzo smutne, bo proszę Państwa, my nudę lekceważymy. Nam się wydaje, że to jest takie zabawne, że oni się tutaj poodłączali, ale oni się naprawdę poodłączali. Ta spadająca głowa jest świetnym zobrazowaniem tego, co się dzieje. Bo jeżeli dopamina jest odpowiedzialna za motywację, to jeżeli nie ma tej antycypacji i w tym momencie nie ma tego wystrzału dopaminy, to nie ma tej motywacji. Co to oznacza? Ja podam Państwu jedno badanie na szczurach. My jesteśmy oczywiście od szczurów bardzo daleko, w związku z czym nie musimy się w ogóle martwić, ale i tak je podam. Otóż szczurom wycięto te ośrodki, które były odpowiedzialne za dopaminę, czyli tam, gdzie ta dopamina jest wyzwalana z neuronów dopaminergicznych. I teraz w momencie, kiedy takie szczury położono koło misek z jedzeniem, sprawdzono, one dalej potrafiły żuć, dalej potrafiły gryźć, nie zniszczono im tych obszarów mózgu, te szczury zdechły z głodu. Dlaczego? Bo nie miały motywacji, żeby ruszyć, za przeproszeniem, tyłek do tej miski z jedzeniem i to zjeść. I to już jest trochę przerażające. Bo jeżeli rzeczywiście pomyślimy sobie, że brak motywacji powoduje jakby niechęć do wszystkiego, no to zaczniemy się rzeczywiście zastanawiać nad tym, okej, to może my nad tą motywacją naprawdę powinniśmy troszkę pracować. No właśnie, pracować czy nie pracować? Kto powinien pracować nad tą motywacją? Wewnętrzna czy zewnętrzna w końcu? Bo to jest ta walka, którą cały czas mamy. Motywacja wewnętrzna oczywiście jest lepsza. No ale zastanówmy się nad tym. Ostatnio, właściwie nie tak ostatnio, ale takie większe badania zrobiono w 2008 roku w Instytucie Psychologii w Uniwersytecie Brazylii. I tam zbadano 365 uczniów i stwierdzono, że motywacja wewnętrzna przeważa zdecydowanie u uczniów szkół prywatnych. Dlaczego? Dlaczego, proszę Państwa, ona przeważa u uczniów szkół prywatnych? Bardzo często nam się zdarza, że my jakby tak negujemy szkoły prywatne czy elitarne, ponieważ stwierdzamy,
też będziemy porównywać. Tam jest kasa, tam jest wszystko, tam po prostu, tam się przelewa, tam mają, tam mogą sobie pozwolić. No my w tych szkołach publicznych to nie możemy. Ale proszę Państwa, to nie tu tkwi cały problem. To całe zagadnienie, dlaczego tam akurat jest ta motywacja wewnętrzna, wynika z tego, że tam jest wybór i wysiłek. Proszę Państwa, wybór i wysiłek to rzeczywiście są dwa bardzo istotne elementy motywacji. Naukowcy z British Columbia University odkryli, że samo dokonanie wyboru nas napędza. W szkole prywatnej, wiadomo, albo jest to po prostu wysiłek, żeby się w ogóle do niej dostać. Przede wszystkim chcemy się do niej dostać. W szkołach, klasach elitarnych także walczymy o to, żeby do nich wejść. Jesteśmy ambitni w taki czy inny sposób. Czy ta ambicja jest w rodzinie, czy ta ambicja jest w tej szkole, czy ta ambicja jest w środowisku. To wpływa. To wszystko wpływa. I teraz jak my możemy tą wiedzę przenieść jakby na te nasze szkoły publiczne? Możemy tworzyć. Możemy zastosować różnego rodzaju triki. Na końcu postaram się o kilku powiedzieć, ale o tych wszystkich już żeście tutaj słyszeli, bo te wszystkie rzeczy, które będą tu dzisiaj zaprezentowane i te wszystkie startupy, to są właśnie takie próby robienia takich trików, że zastrzyki z tego, Snapchata czy z różnych innych rzeczy do zrobienia będą mogły wpłynąć na tą motywację. Wysiłek to jest kolejny element. Jak w coś włożymy jakiś wysiłek, to się okazuje, że potem to bardziej szanujemy. Zwróćcie Państwo uwagę na wszystkie rytuały inicjacyjne. Przecież tyle razy się mówiło, absolutnie zmięcie, no dlaczego on musi, nie wiem, tu się pociąć, czy jakoś tam potem zapracować na to, żeby być w tej organizacji. Ano dlatego, że jeżeli to zrobi, to on będzie cenił, szanował i pracował na to stowarzyszenie, do którego wszedł w taki sposób. Nie zawsze możemy sobie na to pozwolić, ale biorąc pod uwagę, że edukacja jest przymusowa, to musimy wziąć pod uwagę, że to jest już od razu nam jakby w pewnym sensie zabrane. Oczywiście środowisko. Środowisko jest niezwykle istotne. Ja już o tym powiedziałam, to są te elitarne klasy, to są te dobre szkoły, to są te lepsze miejsca, w których komuś się chce. Ale to środowisko przede wszystkim jest ważne, bo nadaje nam pewne wartości. Bo nadaje nam wartości, nadaje nam sens tego, o co będziemy w ogóle walczyć, a o co nie. Z drugiej strony to środowisko jest często bardzo dobrze analizowane przez producentów, czy też telefonów, czy też aplikacji na te telefony. W związku z czym warto się temu przyglądać, po pierwsze dlatego, żeby zobaczyć, co to są za wartości, a po drugie dlatego, żeby ewentualnie móc też popatrzeć, jak kształtowane są te wartości i móc na nie wpłynąć. No to spójrzmy. To jest półka z Empiku. Jaka tu jest informacja? No to jeszcze tylko zamiotę pustynię i mogę iść. To są zeszyty do szkoły, proszę Państwa. Będzie czym w piecu palić. Ciężka nauka jeszcze nikomu nie zaszkodziła, ale po co ryzykować? I my do tego dopuszczamy, proszę Państwa. Ja, prawdę mówiąc, jak weszłam, to się tak wnerwiłam, ponieważ no, wcześniej byłam kiedyś tym radcą prawnym, to pierwsze co to? Ja ich pozwę. Normalnie ich pozwę. No przecież to jest skandal. Ale z drugiej strony zastanowiłam się, no dobrze, no widocznie takie coś śmieszy, działa i wpływa jakoś fajnie na tych ludzi. Tymczasem tak naprawdę, jeżeli takie mamy sygnały zewsząd, zobaczcie Państwo, Britney Spears, tutaj anime, tutaj kurczę jakiś amerykański film, tutaj Simpsony. Wszędzie nuda w szkole. To jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. Bo proszę Państwa, co nas motywuje? Motywuje nas strach, ciekawość, chęć zysku czy tam zdobycia i chęć przetrwania. Chęć zysku, no to powiedzmy tam te oceny, tutaj można trochę manipulować, zewnętrzne, wewnętrzne. No chęć przetrwania to może niekoniecznie w szkole. Natomiast jeśli chodzi, chociaż akurat dobre wykształcenie całkiem dobrze działa na produkcję potem lepszych genów w przyszłości teoretycznie. Natomiast ja się skupię na strachu i na ciekawości. Proszę Państwa, zapominamy o tym bowiem, że strach był bardzo istotnym motywatorem w tych czasach. Tylko, że teraz to nas trochę śmieszy, prawda? No bo teraz tego już nie możemy zrobić. Nie możemy zrobić, ale zapominamy, że ta noga została zabrana, a ona była istotnym elementem budowy i mechanizmów szkoły. No to jak jej teraz nie ma, a mechanizmy i szkoła w pewnym sensie bardzo są dalej podobne, no to kurczę, co nam zostaje?
Jeżeli nie zastanowimy się nad tym i nie zrobimy czegoś z tego, to tak zwane buu, tak? Trzeba naprawdę zastanowić się nad tą drugą nogą. Tą drugą nogą będzie ta ciekawość. I ciekawość, proszę Państwa, chociaż wydaje nam się, że naprawdę dobrze ją rozumiemy i dobrze ją znamy, to zapominamy trochę o tym, że ona polega przede wszystkim na zadaniu odpowiednich pytań. To jest świetne zobrazowanie ciekawości. Proszę Państwa, jak się wpisze curiosity, to wychodzi po prostu tylko i wyłącznie ten łazik. I ten łazik jest tak naprawdę takim technologicznym zobrazowaniem tej ciekawości, która po prostu idzie i zbiera tą wiedzę, zbiera te informacje. Po pierwsze, bo jest do tego skonstruowana, tak? No człowiek jest też do tego skonstruowany, ale musi mieć odpowiednie warunki. Musi sobie zadać te pytania. Żeby zadać sobie te pytania, to musi widzieć tą potrzebę. Musi zobaczyć, że on czegoś nie wie i że w związku z tym potrzebuje zadać dodatkowo to pytanie. Jeżeli te pytania będą zadawane za nas, jeżeli ta ciekawość, która jest tak naprawdę u jakby podstaw naszego rozwoju, bo my tworzyliśmy te mity i te wszystkie opowieści po to, żeby wytłumaczyć świat, który dookoła nas działał. Ale jeżeli za każdym razem, za wszystko, za najdrobniejsze rzeczy będziemy dostawać oceny, to może się okazać, że ta ciekawość zostanie zabita. Mało tego, jeżeli my pytania oddamy dziennikarzom, naukowcom, blogerom, czyli zaczniemy tylko czytać rzeczy, a nie zadawać pytania, to może się okazać, że wpadniemy w pułapkę. Bo proszę Państwa, ciekawe, czy zadali sobie Państwo teraz pytanie, kurde, Ilona tych zdjęć jeszcze pokaże o tych ciekawości. No specjalnie pokazałam, bo zobaczcie Państwo, to są zdjęcia z pierwszych wyników Google'a. Tak? I to jest, tak rozumiemy ciekawość. Ta ciekawość tu jest taka dosyć tempa, w tym sensie, że tak naprawdę trudno zobaczyć, że tu jest jakaś potrzeba, jakieś działanie. My mamy problem w języku polskim, bo słowo ciekawy i być ciekawym jakby jest jakby to samo, a curious i interesting to są zupełnie dwa różne słowa w języku angielskim. I w tym momencie nam się wydaje, że jak pokażemy coś ciekawego, to kurczę, to jest równoznaczne z tym, że się kogoś zaciekawi. Jeżeli ta ciekawość nie wyjdzie od niego, to dziecko nie ma nawet czasu, możliwości zadania sobie tego pytania, to my możemy naprawdę pajacyki robić i puszczać Bóg wie co jeszcze i tak niczego wielkiego nie załatwimy. Bo proszę Państwa, ciekawość ma ogromnie dużo wspólnego z wyborem. Z tym, żeby to wyszło po prostu od nas. Jeżeli te wszystkie pytania zostają pozbawione odpowiedzi, jeżeli my nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje z naszymi dzieciakami, jeżeli one muszą przerabiać materiał tylko dlatego, że on jest w podręczniku i my żadnego wysiłku nie zrobimy, żeby pokazać im ten większy obraz albo jakoś im tam uświadomić, to proszę Państwa, budzi się nuda. I proszę Państwa, tu jest ogromny problem, bo nuda jest emocją społeczną, która została w nas wykształcona, żeby nas chronić. Znacie Państwo wstręt, prawda? Wstręt jest tą emocją taką bardziej podstawową, biologiczną, która ma nas chronić przed zatruciem, przed zarażeniem się, nie dotykajmy syfu. Nuda jest emocją społeczną, ma nas chronić przed toksycznymi sytuacjami, monotonnymi, z których nie mamy wyjścia, w których nie wiemy, co robić. Ma z nich nas wyprowadzić. No i w takim razie co? Najgorsze jest to, że w tym momencie zaczynamy sięgać po cokolwiek, po ten telefon, po przekazywanie kartek, po rzeźbienie na stole, no teraz za to są kary, to pewnie nie można, ale generalnie rzecz biorąc odłączamy się, bo nuda, proszę Państwa, bardzo nam zaburza proces uczenia się. Ona uniemożliwia poprzez uruchomienie tych mechanizmów obronnych, uniemożliwia skupienie się, uniemożliwia przerzucenie uwagi, uniemożliwia zrobienie czegokolwiek, co jest niezbędne do tego, żeby się uczyć. Jak sobie szkoła z tym radzi? No tak, mój syn musiał pisać. Raz tylko pisał, potem już mu zabroniłam. Pracuje ze skupieniem. Nie wiem, co to miało ćwiczyć. Jego charakter może na pewno działało przeciwnie. Czego dał wyraz, bo zaczął tworzyć z tego sztukę, tu miało być dalej jeszcze CK i wiadomo, co by z tego było. Natomiast patrzę na takie sprawdziany, proszę Państwa, i patrzę i zastanawiam się, no jak on ma siłę dalej, żeby taki sprawdzian poprawiać? Co to ma być? On to dostaje i po prostu tak, ani nie wie, o co chodzi, co on tu źle napisał. Dostał to 2 tygodnie później, więc w ogóle nie pamięta, co tam pisał. Dostaje jakieś punkty. On jest zgubiony, naprawdę jest zgubiony, proszę Państwa.
Czas mi się kończy, ale ten teledysk nie miał być wliczony do mojej prezentacji, więc ja sobie tą przynajmniej minutkę dodam, ale już dochodzę, że tak powiem. Natomiast jeśli się zobaczy, popatrzy jakby w czym jest, jakby czym żyje to środowisko, to można zrobić coś fajnego. Bo proszę Państwa, net jest pełny tych odpowiedzi uczniów, którzy mówią, jakoś tam odpowiadają, gdzie jest X? O tutaj. To pewnie Państwo znacie. Albo na przykład takie tam funkcja X i coś, nawet tego nie przeczytam. A tutaj jest hashtag YOLO, odpowiedź. Ale nauczyciel tutaj wykumał i napisał hashtag minimum wage, najniższa pensja. Hashtag future, twoja przyszłość. Hashtag McDonald's, bo tam będziesz pracował. Drugi nauczyciel do dwój oddawał ofertę pracy do Burger Kinga. Jak masz klasówkę na dwóje czy tam sprawdzian, to weź się człowieku zastanów, bo może nie potrzeba już więcej. I chodzi o to, że w tym momencie może przynajmniej zmusi ich to do refleksji. Uczniowie wciąż w przeważającej większości mają taką świadomość, takie poczucie, że oni się uczą dla nauczyciela, dla rodziców, dla, no nie wiem, tam czegoś jeszcze, ale generalnie no, dla siebie, to po co mi to, tak? Aby więc jakby pokazać, czy ja mogę prosić o puszczenie tego? Aby więc pokazać, po co mi to, to można właśnie zastosować tą technologię, ponieważ ona potrafi nie dość, że pokazać coś bardzo atrakcyjnego i ciekawego, co może wprowadzić ten element antycypacji, bo nigdy nie wiadomo, może coś znowu puści, a z drugiej strony też będzie w stanie pokazać ten większy wymiar. Testy, proszę Państwa, wyznaczają ważność informacji. Ważność informacji, więc patrzmy na to, co my w tych testach robimy i jak my je robimy. Tego, czego wymagamy na testach, to potem będzie istotne dla tych naszych uczniów. Możemy je przecież zrobić w formie quizu. Czasem możemy je zrobić, że uczniowie sami mogą je sobie sprawdzić. Możemy zrobić tak zwane battle groups, że będą walczyły między sobą dwie grupy i się wzajemnie punktowały. Prace domowe. Prace domowe, proszę Państwa, będzie czym w piecu palić. Tak? Empik. No właśnie. Prace domowe w większości służą tylko do tego, żeby je odwalić i następnie wyrzucić do śmietnika. Spróbujmy z nich zrobić choć czasem projekt, choć czasem coś, co zostanie po nas, po tych dzieciach, że będą mogły to do czegoś wykorzystać. Dajmy to tym dzieciom wzajemnie do oceny i pokażmy ten większy obrazek. Ten większy obrazek, który pokaże, pomoże im zobaczyć, że to jest rzeczywiście po coś, że to ma sens, że to jest elementem jakby większej całości, że ta biologia rzeczywiście na przykład tutaj nas otacza. I ostatni slajd. Kiedy na to czas znaleźć? Proszę Państwa, ja powiem Państwu tak. 45 minut spędzone w takim środowisku jest całkowicie zmarnowanym czasem. Tak czy inaczej. Choćbyście tam dużo mówili, szybko mówili, jeszcze nigdy nikt się nie nauczył od tego, że nauczyciel szybciej mówi. W związku z czym zachęcam do tego, żeby się czasem pochylić nad tą nudą i przyjrzeć jej się uważnie, popatrzeć na twarze naszych uczniów i spróbować coś z tym zrobić. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.